Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, to jest 10. odcinek z serii Jurassic World Evolution. I zaczynamy od karmienia dinozaurów, bo wyczerpał nam się paśnik, feeder. W związku z tym Kocur ze Stalkerem mają fuchę do zrobienia. To na szczęście można zautomatyzować. Karmienie dinozaurów jest też ważne, bo inaczej nam poumierają z głodu. A potem w drugim zadaniu niech wypełnią jeszcze ten. Są 4 rezerwy, to jest 5. Nie, w sumie to jest nieźle. Dobrze. No to co, bierzemy się za dinozaury mięsożerne. W związku z tym postawimy sobie elektryczne. Przede wszystkim tak, najpierw zamienimy. To można zrobić tutaj. Dobrze, myślę, że zelektryfikowałem wszystko to, co miało być zelektryfikowane. Mam tylko nadzieję, że nie trzeba tego w jakiś specjalny, strasznie skomplikowany sposób podłączać do prądu. Ale światełka się palą, tak? Na czerwono na razie, bo nie ma prądu do tego doprowadzonego, ale już wygląda na to, że będziemy mieli. Nie mam stąd. Nie za bardzo wiem, jak podłączyć ten prąd do tego naszego urodzenia. Może trzeba podstację podstawić. Sprawdźmy. Czy to przypadkiem nie działa w ten sposób? Trzeba postawić podstację. Strasznie dużo tych podstacji się buduje w takim wypadku. Dobra, a no właśnie. I jeszcze jedna podstacja będzie potrzebna tutaj, tak? Ok, rozumiem. Każda podstacja zużywa też trochę prądu, więc postawienie zbyt wielkiej ilości podstacji też nie ma trochę sensu. Dobrze, i lecimy dalej po Velociraptory na wyprawę. Jednocześnie rzeczywiście przydałoby się wynaleźć troszeczkę mocniejsze ogrodzenie dla Heavy Steel, dla naszego Krantosaurusa. On jest spokojny, nie wadzi nikomu. Lisek jest grzeczny. Zobaczcie, jakie tłumy tu do nas walą. Konkretnie nam tu zaczęli odwiedzać. Rozumiem, że przychody też się zwiększyły znacznie. Sprawdźmy. 134 tysiące. Jest nieźle. Mamy już prawie milion w zapasie. Moglibyśmy się pokusić o następną elektrownię. Dlatego, że następnie i wtedy pokusić o jeszcze jedno ogrodzenie elektryczne. I to byłby chyba lepszy pomysł. Przy czym ważne by było tą elektrownię postawić w takim strategicznym miejscu, że nawet jeżeli któraś z tych elektrowni padnie, to prąd do tych dwóch zagród nowych, które chcemy zbudować elektrycznych, jednak elektryczne zbudujemy, będzie cały czas dostarczany. Aha, no i jeszcze musimy podstację postawić, dobra. Może warto byłoby w takim wypadku wynaleźć większą elektrownię.
Large Power Station. Dobra, to zrobimy tak. Tu tak czy tak trzeba machnąć pod stację, bo ten... bo ta część nie ma... nie dostaje prądu. Potem ją podłączymy do tej naszej następnej elektrowni. Zobaczmy, jak nasze próbki. Nic nie mamy na razie do odkrycia. Gdzie jest nasz team? Właśnie wrócił. Więc od razu ich wysyłamy na następne badania. I nadal Velociraptory, nie? Chcemy mieć Velociraptory na tej wyspie. I to w całkiem konkretnej ilości. Także. Mam wrażenie, że to ogrodzenie teraz działa tak jak trzeba. Dobra. Na chwilę obecną te nasze dinozaury tutaj, zobaczcie, bardzo ładnie sobie funkcjonują. Jedzą jak szalone. Mamy nowe ogrodzenie z ciężkiej stali. Ale nie, zostaniemy przy elektrycznym. Inwestujemy teraz w mięsożerców. Ci mięsożercy będą sobie biegali tutaj. Gdzieś tutaj, przy hotelu. W najgorszym wypadku, jak się wydostaną, to będą mieli... No, umarł nam pierwszy dinozaur, tak? O, zmarł nam Karantosaurus. Zmarł niestety nuklearny, odszedł nuklearny z powodu starszego wieku. Rozumiem, że te różnego rodzaju, znaczy ich długość życia również można wydłużać przez odpowiednie modyfikacje genowe, ale na razie nie będziemy w to inwestować. Tym się zajmiemy już na trzeciej wyspie. Tu jednakże zbudujemy sobie małego Karantosaurusa. Rozumiem, że tych ogrodzeń będzie jeszcze znacznie więcej, tak? Aha, tutaj mamy niepotrzebną. Tu mamy jeden niepotrzebny słupek, więc możemy go zlikwidować. Nasz Research Center zajmie się opracowywaniem większej stacji. Monorail. 2 miliony. Nie do końca. Czyli tu nie możemy jeszcze zbudować większej stacji. Large substation. Unlock condition not met. Isla Takano dopiero. Dobrze. Monorail. W sumie czemu nie? 2 miliony. Ok. Dobra, tutaj cudów nie ma. Zobaczmy, jak możemy upgrade'ować obecnie egzystujące budynki. Improved output 2.0. To nas interesuje. Inventory Space. To nas interesuje w następnej kolejności. Dlatego, że to jest jeden z naszych warunków ukończenia naszego questa. Dobrze, czy możemy już wyhodować raptora? 63%, zobaczcie. Kusi 600 tysięcy na jednego. Ale myślę, że chyba najwyższa pora. Nie, może jeszcze inaczej zrobimy to.
wyhodujemy z Karantozaurusa. Z tego powodu, że tego Karantozaurusa chcemy przenieść gdzie indziej. Jak już będziemy mieli tego Karantozaurusa? 220 dolarów, no serio? Night Vision Goggles. Chcemy sprzedawać gogle. Gogle? Nie, nie chcemy sprzedać gogle. Chcemy barbazol. Nie wiem, co to jest barbazol, ale chcemy go sprzedawać. Chcemy to sprzedawać za 15. A my zajmiemy się wybudowaniem nowej zagrody dla Karantozaurusa. On nie jest bardzo duży, więc spokojnie myślę, że da sobie radę za małym elektrycznym ogrodzeniem. I zaczniemy sobie tutaj. Może jeszcze inaczej. Zanim, żeby tego błędu po raz kolejny nie popełnić, to zbudujemy sobie tu platformę widokową, nie? Tylko chcemy, żeby ta platforma widokowa stała w taki sposób, żeby widzowie mieli dobry widok na te karantozaurusy. Więc gdzieś tu. Tu przez chwilę była możliwość, ale już nie ma. O, tu jest. Dobra. Chwilowanie do skrzyżowania. I teraz od tej platformy widokowej pociągniemy sobie elektryczne ogrodzenie. Zostawimy sobie jeszcze miejsce na a mam nadzieję, że może tutaj się udaje jeszcze nam zrobić potem dalej super. Ta część nie ma zasilania. Trudno. Teraz postawimy tutaj jeszcze substację. Rozumiem, że ta nasza elektrownia nie wyrabia z tym małym. Problem, ale to za chwilę. Tym się będziemy przejmować za chwilę. Rozumiem, że mamy troszeczkę za mało prądu na chwilę obecną. Tutaj wsadzimy kilka karantozaurusów, także na pewno trzeba to mocno zmodyfikować, czyli tak, na pewno trzeba im dać jakieś picie. Mieli gdzie tu pić, o. Na pewno musimy im dołożyć lasu. Oni lubią las. Na pewno musimy im dołożyć troszeczkę. Teraz musimy zrobić jeszcze dwie rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Dołożyć im jeden normalny paśnik, ale również dołożyć im live bait feeder, bo on jest bardzo przyciąga widzów.
I to działa na takiej zasadzie, że co pewien czas wypuszcza kozę. Ten nasz live bite feeder. Nasz karanozaurus będzie miał tu kolegów, także zanim przeniesiemy go do następnej klatki, upewnimy się tylko, że mamy wystarczająco dużo prądu do, żeby go zabezpieczyć. Unused power, no właśnie. Mamy troszeczkę za mało prądu. Dobrze, Research Station musi nam w tym momencie wynaleźć dodatkowy upgrade. To jest najważniejsze. A, no właśnie, Research Station nie pracuje, więc nie możemy zrobić upgrade'u. No dobra, stać nas na jeszcze jedną, nie stać nas co prawda, na jeszcze jedną elektrownię, ale zaraz się tym zajmiemy. Tu zbudujemy następną. Zyski nam spadły bardzo mocno. Na chwilę obecną ten karantozaurus sobie dawał radę tyle czasu bez elektrycznego ogrodzenia, że da sobie radę jeszcze chwilę. No już zaraz będzie stać na następną. Na następną. No, troszeczkę. Może zróbmy tak. Czy można ten. To ogrodzenie wyłączyć na chwilę obecną? Przecież i tak nie potrzebuje. To powinno rozwiązać trochę problemu z prądem. Nie, nie rozwiązało. Się zastanawiałem, czy można by było. No dobra, to nie ma sensu tego wyłączyć. Po prostu musimy mieć więcej prądów. Czyli cała kasa w tym momencie idzie na następną elektrownię. Okej. Którą możemy spokojnie postawić gdzieś tutaj. Problemy z prądem powinny się rozwiązać już w tym momencie. Problemy z dostarczeniem prądów tutaj to jest inna sprawa. Tu gdzieś będziemy potrzebowali przynajmniej jedną albo dwie substancje. Czyli tu. Tu. A, nie tam miała być. I całe ogrodzenie zostało zasilone. W związku z tym nasz nuklearny może już się przenieść do nowego miejsca. Meru, uśpi nuklearnego. Zanim jednak
rating plus 8, rating plus 7. Możemy sobie chyba spróbować pozwolić na drobne eksperymenty, co? Z genomem. Spadnie mu troszeczkę wtedy temu drugiemu. A będzie miał lepszy rating. Bo jak byli, to mu spadnie o 7. Dobra. No dobra. Wyhodujemy mu samiczkę. Czy to już jest zmodyfikowany? Tu ekspansja 700 tysięcy kosztuje, wyhodowanie tego ceratosaurusa zmodyfikowanego, czyli jeszcze chwilę musimy poczekać. W międzyczasie Meru, który uśpił, znaczy ekipa, która transportowa, może przewieźć naszego ceratosaurusa tutaj. Heading to collect the asset. A samiczkę chcemy wyhodować innego koloru, żeby się zaczęły nasze dinozaury odróżniać kolorami. Tu sobie wyhodujemy jeszcze jednego. Elmontosaurusa, powiedzmy, i mamy tylko jednego. Transportation underway. Zaczyna nam to całkiem ładnie tu funkcjonować. Zobaczcie, tu już sobie chłopaki bardzo ładnie dają radę. Pomyślałem sobie, że ta klatka niepotrzebnie stoi pusta, więc to spokojnie mogłyby sobie jeszcze też dwa dinozaury wędrować. I w ten sposób mielibyśmy jeszcze tego dinozaura z głowy, znaczy tą klatkę też wypełnioną. Delivery has been completed. Nasz ceratosaurus został przeniesiony. Zyski finansowe. No właśnie, mamy tak. Extract DNA. Chcemy raptora na full wyekstraktować, nie? Czyli będziemy sprzedawać tych próbek. Szczerze, one grosze nam przynoszą. To już powinno nam dać całkiem niezły genom tego Velociraptora. Okej, nasz team musi jechać do pracy, bo musi wypełnić feedery. Nasze... A tu jest Kortosaurusa, którego jeszcze chyba nie mamy, nie? Mamy też również wolny research i to jak najbardziej zależy nam na zrobieniu upgrade'u elektrowni. Chyba na 3, ok. Success rate 2.0, to by było ciekawe. Fossil Center najpierw jednak. To już mogli mieć więcej. Żebyśmy mogli mieć więcej próbek u siebie. Tu mamy jeszcze spokojnie miejsce na jedną i drugą dużą zagrodę. Jeżeli chcielibyśmy rozwijać ten park. We can't control and have to accept about these creatures. Some of them have the instinct to kill. No niestety, zgadza się. Nasz ceratosaurus się schował gdzieś bardzo mocno. Zobaczmy gdzie.
Tu jest. I to ma być nuklearne 2, tak? Myślałem, że może by było warto im tutaj jeszcze ścieżkę zrobić dookoła po urwisku. Zobaczmy, czy można w ogóle, czy poszłaby tutaj jakaś ścieżka. Nie poszłaby. Możemy zrobić tu ścieżkę. Proszę bardzo. Tu mamy Korytosaurusa, którego też na razie mamy dosyć słabe DNA. O, tu będzie ładnie. Tutaj mamy Advanced-dosaurusa. Coraz zgrabniej nam idzie wynajdywanie tych tego profilu genetycznego dla naszych dinozaurów. Ta górka tutaj jest do niczego niepotrzebna. Żeby tu można było coś postawić, to by było świetnie. Na tej górce. Może można, warto by było spróbować ją trochę przerobić. Wypuścimy sobie Edmondozaurusa. W związku z tym tutaj jednego z naszych. To będzie Voxner sobie biegał. I też możemy tutaj samiczkę spróbujemy znaleźć. Innego koloru. Zmodyfikujemy jej genom zatem w takim wypadku. O kosmetyczne. A nie możemy zrobić żadnych kosmetycznych zmian. No dobrze. Możemy jednakże zobaczyć, jak rating się bardzo mocno podniesie. To cena nie jest bardzo wysoka, także zaaplikuj ten genom. To jest, jego życie będzie dużo lepsze. Immun response, czyli będzie mniej chorował. Sorry, decyzja została podjęta za ciebie. Tu mamy już naszykowane. A, nie mamy jeszcze tyle pieniędzy, żeby następnego Ceratosaurusa zrobić. Ale to kwestia czasu. Zobaczmy, jak się to czuje. Ma super komfort, 100%. Wygląda na to, że klatka jest wystarczająco duża, żeby on się tu nie męczył. Super grassland, super forest. Population nie jest zadowolony, bo jest sam. No okej, okay. Zaraz to naprawimy. Okej, okay, rozumiem, że tutaj jest. Zrobił nam się jakiś problem. Problemu, gdzie się schowałeś? A tu się schowałeś, bo ty jesteś tutaj. Nie ma problemu. Edmunda zostawimy. Edmunda zostawimy tutaj. No i teraz tylko potrzeba nam feeder needs resupply, który ten, dobrze,
Teraz spróbujemy zrobić coś, co jest jednym dosyć ważnym zadaniem, ale spróbujemy zrobić to sami. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Tu chłopaki. O, właśnie mi się przypomniało, że ta nasza trzecia klatka nie ma bramy postawionej. Właśnie potrzebuje żywności. Super. Zaczajmy się tutaj. W wodzie. A, ale nie mamy tutaj żadnego dinozaura. Dobra. Musimy zrobić teraz tak. Tu trzeba zrobić zdjęcie tym dinozaurom. Czyli najpierw przede wszystkim trzeba zrobić bramę. No, możemy postawić tutaj. Super. Teraz chłopaki tutaj muszą pojechać. Przepraszam. Jezu, ile ludzi już teraz jest w tym parku. Jednym z zadań jest zrobienie zdjęcia temu naszemu karantazaurusowi. Nie patrzy tak na mnie. Chcemy zrobić zdjęcie naszego dinozaura. Jak się pożywia? Proszę, 12 tysięcy. Ale chyba nie było to. Karkas, czyli trzeba poczekać, aż on się będzie żywił z tego. Nie chodź tutaj dookoła nas, bo się trochę boję ciebie. No dobrze. Zdjęcie jedzącego padlinę dinozaura myślę, że damy radę zrobić z czasem. Na razie jest sztorm i nasze siły muszą być gotowe na ewentualnie... O, structure damaged. Okej, czyli nasi chłopcy muszą jechać naprawić restaurację. Jak również kawałki. Czyli tak. Czyli mamy trochę napraw do zrobienia, którymi możemy spokojnie zająć się w następnym odcinku, bo robi się trochę niebezpiecznie. Nie mamy prądu w ogrodzeniu. W związku z tym zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że do tej pory nie uciekną nam stąd żadne dinozaury. Na szczęście do nikogo nie ma w tym momencie. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejny odcinek.